no bo ja wiem, czy może to już i przezłot ta choroba, ale boję się. Jasne. A Janek, weź wypowiedz się. A co z tej mogę choroby powiedzieć, że te gaz maski to niepotrzebne są ogólne, bo to i tak nic nie tego, i tak nic nie tego. Chodź, pokaż. No. Powinni w aptekach, nie w aptekach, właśnie takie gaz maski sprzedały. To człowiek by przynajmniej trochę się odżył i do tego, i powietrze lżejsze. Zademonstruję wam państwu. Jak ten, no to ja bym mogła nagrać, jak... O, coś takiego to wygląda. To mi pasowało tym bardziej do tej rzeczy, co powinno mieć teraz na powietrzu. Bo tu filtry są, to ten... Wydaje, że to pasuje. O. Także to taka maska powinna być w przypadku sprzedaży do tego i w aptekach, a jak nie, to taką przynajmniej na ulicy. Bo jak widać, nic nie trzeba, bo same filtry są i także można oddychać i nie uciekać. Także no nie wiem, czy to wprowadzą takie rzeczy tego, czy nie wprowadzą, ale każdy by na pewno był może zadowolony. Bo jednak jak do sklepu nawet wchodząc, to można by było założyć i okazać się sobie w to gaz maskę. Także radzę po prostu no, w sumie się postarać do tego, gdzie można zakupić. To uważam, że najszybciej to w jednostce wojskowej można taką rzecz zakupić. No to jest, nie powiem, że głupia rzecz. Tylko, że nie wiem, kto by ją założył względu tego, no bo to trochę chatko wygląda, ale to kwestia... Skuteczne, nie? Kwestia przyzwyczajenia by było, tak jak człowiek się przyzwyczaja do protezy, to tak samo i to by było. Tylko, że jak nawet oni w autobusie jadąc do tego, to pasowałoby to założyć, a nie te chusteczki higieniczne, żeby to były. Także państwo, jak widzicie, na dzień dzisiejszy. A na ile taka maska starczy? Nawet nie powiem tobie, no aż dopóki chyba filtr się nie zapcha. Ale zawsze na ten może pół miesiąca, czy dajmy na to może więcej ilość do tego, to także jest opcja taka możliwością zajść do tego, do sklepu tutaj i w sklepie zakupić. No to jest normalnie, jak to się mówi, dla ludzi i do tego. To jest tylko, nikt nie myśli, że ten człowiek jak taką maskę założy i będzie szedł, to że ludzie będą go wyśmiewać. Nie, nie ma takiej opcji. Bo to jest dla swojego zdrowia. Na dzień dzisiejszy temat tej choroby, że jest no, na powietrzu, no to także to pasuje, ta maska. No i także radzę zajść do sklepu, czy gdzie, w sumie do, najlepiej to do tego. Jezu, jako do Myśliwskiego i w Myśliwskim sklepie można to zakupić. No nie powiem, że nie. Bo to bez recepty, bez niczego. I to jest dobra rzecz, jak tu się mówi do tego. Także pozdrawiam państwa dobrze i do tego i życzę przynajmniej dobrej środy, bo już mamy godzinę trzecią. Do tego, no także the besta, jak to się mówi, tu ten. I tu jest właśnie o książeczka wolności i tutaj można
poczytać, jak to się mówi, i to ten. No, i jeszcze przeciętne, te ładne obrazki są. O, tu jest jeszcze, o, na wielbłądzie. Jak gość jedzie do tego, z dzieciakiem chyba, czy nie mylę, do tego, także piękna książeczka to jest. Także to każdemu po prostu radzę, będę to zakupić i to ten. Bo to warto jest. Bo każdy z nas czyta co innego. To jest wojenna, niewojenna, do tego, jak widzę po obrazkach, i jeszcze most po prostu rozwalony. Tylko tyle, że zostało się tego, góra sama. No i to wieżyczki są. No, a tu panowie są, dajmy na to, z Armii Krajowej, czy z tego. I po prostu. Także oni to przeciętnie Polskę ratowali tutaj. Także dla kolegi dziękuję za książeczkę. Będę miał czas, to poczytam trochę. A teraz... O. Kolega jest u mnie obuciki. Po prostu przyniósł tutaj, żebym sobie założył i tutaj mi chodził. Już. O, proszę bardzo Państwu, firmowe buciki i tu ten, nie powiem, że źle wyglądają, ale przeciętnie, że zimy nie ma, tu ten by nie było, ale można i latem chodzić w nich, bo oni wody nie przepuszczają. Bo widać z przodu, że mają dziurki i to jest po prostu wieczniki, żeby człowiek się nie płacił w nogę zbytnio. No i także dziękuję dla kolegi za jedne. A teraz pokażę jeszcze dla Państwa drugie buciki. To też właśnie od tego kolegi, to ten albo wczoraj przyniósł do tego, że po prostu dla niego już nie pasują. No, bo on lubi w innych chodzić, a dla mnie to bez różnicy jest. Bo ja mogę chodzić i aby nie w porwanych i do tego. No, także Państwo, widzicie, jak można przeciętnie z ludźmi żyć, żeby ludzie pomagali. No bo to się liczy po prostu od ludzi, którzy są dobrej woli. Bo niektórzy właśnie są po prostu chamliwi, jak to się mówi, taki Krzysztof K. To tego chamliwy człowiek, bo już ja bym nie powiedział, że kulturalny, bo na pewno bym nie pokazywał jaj na stole. No, a oni się z Majorkiem zakłócili się, założyli się. Kto ma większego? Tego, no, nie wiem, kto tam wygrał, tego, bo można zobaczyć to w lajcie, jak to było nagrywane i tego, bo kolega to ich nagrywał. Do Meksykanu nagrywał właśnie ich, tego i to puścił w lajt. No to jak w lajt puścił, no to poszło w świat. A wiem, że non-stop nasyła przynajmniej na moją rodzinę zakłady pogrzebowe. Ja nie wiem, do czego to podobne jest. Bo żeby zakład pogrzebowy przyjechał o godzinie pierwszej w nocy i ja spod Łomży, to tego, no to jest historia. Bo to tak się nie robi. Nie dość, że u niego parę miesięcy pracowałem do tego i nawet nie dostałem podziękowania. To jest człowiek nieobliczalny. Nie dziwo, że jak dzieciaka zamknął 15-letniego do piwnicy za to, że pod bramką stali i krzyczeli, że temat jako Krzysztof K. to jest H. Tutaj go, no to jest już do przesady.
I co jeszcze mogę powiedzieć, wygadać się do tego. Wiem, że czy na dłużej tam major wytrzyma, czy z powrotem pojedzie sobie w świat. Ale chyba czuję, że to będzie drugie. Że pojedzie sobie w świat znowu albo Kraków, albo Gdańsk, czy tego, albo Warszawa. No, bo z tego względu, że on z lajtów lata sobie. I tu, i tam, tutaj. No i także na dzień dzisiejszy nie wiem, czy tam jakoś oni zarabiają na tych lajtach, czy to jeszcze sporo, to już dupererki i wszystko fotomontaż. Bo tak się nie robi na lajcie, żeby wypowiadać się dziwacznie. Bo jeżeli zamiar ma prowadzić te lajty, to niech się wypowie sobie równo i dokładnie. A nie, że ludzi obraża. Bo dla mnie to jest obraza. Bo ja liczę na to, że jak się rozmawia i tutaj go i ten, to trzeba trochę docenić ludzi, nie ludzi i tego. A druga sprawa, jeszcze chcę przeciętnie pozdrowić pana Kaczyńskiego za dokładne porządki ogólne na mieście, czy nie wiem gdzie, to ten, żeby to właśnie wyglądało, jak ludzie po prostu po sobie wszystko sprzątają. Nie ma tam, że to tak o, idzie papierek rzucić tutaj go. Tylko po prostu każdy robi już, jak to się mówi, bo jeden drugiemu uwagę zwróci, a trzeci w sumie jeszcze może uderzyć. No ale to już jest po prostu od zachowania, jak to się mówi, wychowania ludzi. Bo jedni wychowani są, a drudzy są chamscy. No i także dziękuję ślicznie państwu i do widzenia. A weź jeszcze Janek powiedz, bo widzowie się pytają, ile ty ważysz? Ile ja ważę? No. 70 chyba 4 czy 5 kilo. Jasne. A powiedz jeszcze, bo ty mówisz, że już nie jesteś Wash & Go i te inne nazwiska. Dlaczego tak? No bo to było nazwane, jak to się mówi, od tego, od Koniowała. To ten, bo on mnie tak ochrzcił na lajtach, że jako Wash & Go to ten. A ja już wolę swoje, dajmy na to imię i ogółem nazwisko. A dokładnie to jeszcze, że jest jeszcze kiedyśniejszy proszek Dixon był, to tego to wolę reklamować proszki i to ten, a nie, że reklamować głupoty. Bo to dla mnie to nie jest takiej rzecz. Wiem, że ostatnio słyszałem to, że nawet Koniował psa wziął, do tego to od razu przyjechała straż miejska. Jakie pies ma warunki? No to zauważyli, że takie sobie. To ten, ale co, na czym się skończyło, to ja nie powiem dla państwa, bo bym musiał w głąb uderzyć, dajmy na to, jak sąsiedzi reagują. Czy ten pies naprawdę, jak słyszałem, że wyje, to tego, no to uważam, że on się znęca nad nim. Także powinni tego psa z powrotem zabrać i po prostu dowalić mu mandat za zwieńczanie się nad zwierzętami. Bo ten pies długo nie będzie, tak jak Nero był tylko. Tego, także on go, że w miarę zagłodził i że go po prostu mordował. Dlatego, że miał nogi połamane, no ale zbadali do tego względu, że on już miał te nogi połamane wcześniej. Tylko, że on się biedny chłopak, jak to się mówi, piesek się męczył. Bo on nawet do weterynarza nie powiózł nigdzie. Sam po lekarzach się kołysze. Ale co chodzi o zwierzęta, to on się znęca się nad nimi. I także, no, niech straż miejska przyjeżdża do niego częściej i go patrzy i ogląda. Bo to nie jest takie coś, żeby o pies się męczył, dajmy na to, na podwórku. Bo nawet nie wiem, czy do domu go bierze, czy nie bierze. Czy on może znowu gdzieś śpi w chlewku. To jest już taka historia po prostu niepoprzednia. Także dziękuję ślicznie dla państwa za wywiad i tutego. A czy dzisiaj w nocy był spokój, czy znowu przyjeżdżali? Dzisiaj w nocy przyjeżdżali o 1 w nocy. Zakład pogrzebowy aż z Łomży. No i także
nie wiem, czy ktoś z tym zrobi porządek, czy tak nie dalej trwało, bo to już po raz 40 zakład pogrzebowy przyjeżdża do tego i albo mnie zabiera, albo braciszka, a jak nie, to ogółem matkę zabiera. I także to nie wiadomo, bo ostatnio był nawet zakład pogrzebowy, nie wiem skąd, do tego na dwa samochody przyjechali, że po prostu na trzech nieboszczyków zabierać, żeby. Tak, żeby kobieta oddzielnie jedzie, a ja z braciszkiem o drugim ambulansem. Do tego to dziwne, kto się wypowiadał i kto to dzwonił. A wiem, że to mógł najszybciej po prostu Krzysztof K. wyzwania po tych zakładach wszystkich, bo to już tych zakładów jest, aż już przyjeżdżało, tak jak gadałem. Ponad 40 już razy zakłady byli. Policja tak samo, też kładzie gówno. Się zgłasza dla nich, a oni sobie odwalają. To także, no nie wiem, no jest tragedia. A jakie poparcie masz na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy, jak tego, to mam 85%. Czyli to jeszcze tylko tyle, że nie wszystkie głosy przyszły, przynajmniej, bo ze Stanów miały przyjść, z Kanady, z Włoch, do tego, także to może być powyżej do setki prawie dobijałbym może. Także większe poparcie mam, jak to się mówi, na dzień dzisiejszy niż pan Kaczyński ma, ale nie powiem. On już jest, aż kadencję ma i to uważam, że on powinien dalej się zostać w tej swojej kadencji tutaj go. Tyle, że tylko prezydenta zmienić. Bo niech pan Kaczyński by startował na prezydenta, to oddam mu wszystkie swoje głosy. Bo dla mnie oni niepotrzebne. Ja w politykę się nie bawię, jak to się mówi. Bo dla mnie to trochę za ciężka by była robota. A kogo byś wyznaczył na zastępcę? Na zastępcę kogo bym wyznaczył, to już inna historia jest. Ale na pewno razem ten, co siedzą ogółem z Kaczyńskim w rządzie, to któregoś z nich bym wybrał. Bo Kaczyński dobrym człowiekiem jest. Jednak pomaga dla rencistów, dla wszystkich, to ten... I także ludzie nie umierają z głodu, tylko normalnie żyją, jak to się mówi, jak mogą, tak żyją. No i także to wszystko by było państwu, jak to się mówi, na dzień dzisiejszy i tego, do widzenia. No i liczę na dalsze poparcie.